Jarosław Gowin gra w szachy z Donaldem Tuskiem? Ale chodzi o grę na szachownicy papierowej czy na szachownicy politycznej? Oczywiście, że na politycznej. Na politycznej. Wydaje mi się, że nikt w polityce nie powinien funkcjonować poważnie, jeżeli nie potrafi grać w szachy, bowiem to jest taka gra, a używając już do konkretnie przenośni, w polityce trzeba umieć przewidywać po pierwsze ruchy konkurenta, a z drugiej strony mieć kilka wariantów własnych ruchów i spróbować, umiejętność na tym polega, spróbować wybrać ten, który w kilku ruchach jest skuteczniejszy niż pozostałe warianty. Myślę, że premier jest zaszachowany rzeczywiście taką deklaracją, dlatego że ma świadomość, że odwołanie pana ministra Gowina daje w tej chwili mu pole do jawnego rzucenia wyzwania jako liderowi przyszłej Platformy Obywatelskiej. Z drugiej jednak strony trzeba to widzieć tak, że minister Gowin, jeśli naprawdę będzie chciał w 2014, bo wtedy jest w kwietniu bodaj decyzja o wyborze nowego szefa, jeśli będzie chciał zostać tym nowym szefem, to będzie eskalował z czasem konflikt z premierem Tuskiem, aby ten w dogodnym dla ministra Gowina czasie rzeczywiście wyrzucił go już z rządu i wtedy będzie miał on silne argumenty do boju o przywództwo w Platformie Obywatelskiej z osłabionym już bardzo rządami premierem. Więc Donald Tusk jest zaszachowany, bo cokolwiek nie zrobi, nie będzie dobre. Jeśli go już odwoła, no to po pierwsze będzie niekonsekwentnie, nie może sobie teraz na to pozwolić, bo dopiero co wykazał się takim miłosierdziem, jak sam twierdził. Ale jeśli z czasem nie będzie go odwoływał, to można zasadnie sądzić, że pan minister Gowin będzie coraz bardziej budował sobie przestrzeń dla siebie i być może, jeśli uzna, że warto wystartować konkury z premierem, to będzie prowokował go do wyrzucenia z rządu. No i wtedy otworzył mu to pole jako pokrzywdzonemu o walki, o wszystko. Minister Gowin bardzo dobrze tutaj tą partię z Donaldem Tuskiem rozgrywa i trochę mu, tak mówiąc kolokwialnie, gra na nosie. Przypomnijmy sobie, że kilka godzin po rzekomym dogadaniu się panów, że już teraz współpraca w rządzie będzie prawidłowo przebiegała, minister Gowin wprost odpowiedział, że jego stanowisko w sprawie na przykład właśnie związków partnerskich jest takie, jakie było, nic się nie zmieniło i nadal będzie przeciwko tej ustawie o związkach partnerskich. Więc ta gra również na kandydowanie czy niekandydowanie stara się postawić w takiej niezręcznej sytuacji Donalda Tuska, bo wydaje się, że zarówno pozostawienie w rządzie jest niekorzystne dla Donalda Tuska, jak również to, aby Jarosław Gowin kandydował na szefa. Aczkolwiek myślę, że jeżeli mówimy o sukcesji po ewentualnej sukcesji po Donaldzie Tusku, to raczej myślmy o Schetynie. Gowin jest niebezpieczny dla Tuska z prostej przyczyny. On jest bardzo charakterystyczny programowo-ideowo. On się różni od Tuska. To nie jest Grzegorz Schetyna, to nie jest inny lider czy liderka Platformy. On jest bardzo wyrazisty i na tym może budować swoją pozycję bardzo mocną w samej Platformie Obywatelskiej, szczególnie wtedy, kiedy będzie gorzej, albo też poza Platformą Obywatelską, budując coś w kontrze do Tuska. Dlatego tutaj na pewno Tusk jest lekko zaszachowany i Gowin dokładnie wie, że może sobie na to pozwolić. W polityce na co dzień każdy polityk na pstrym koniu jeździ i nigdy nie można być pewnym, czy koń nie rzuci siodła. Natomiast wydaje mi się, że pozycja przewodniczącego Donalda Tuska, tak jak jego pozycja jako premiera w rządzie, jest niekwestionowana i bardzo silna. Tendencja w sondażach poparcia dla PO spada, a więc jeszcze póki co politycy tej partii tak mówią, ale za chwilę okaże się, że jedynym dla nich wyjściem będzie znalezienie nowego szyldu, bo ten szyld będzie ich obciążał i z całą pewnością będzie ich obciążał lider tej partii, Donald Tusk. Premier Donald Tusk jako lider Platformy Obywatelskiej jest osobą, politykiem doświadczonym w takich relacjach z innymi partnerami, którzy aspirują do jego funkcji i doświadczenie polityczne i życiowe premiera Tuska pokazuje, że ze wszelkimi politykami, którzy aspirowali do jego funkcji, radził sobie wręcz wyśmienicie.
Czyli nawet jeśli Jarosław Gowin zaszachował Donalda Tuska, to jednak ten ruch matowy wykona Donald Tusk? Tak jak podkreślałem, ostateczna decyzja i ten mat jest zawsze po stronie prezesa Rady Ministrów, to on podejmuje ostateczne decyzje i radziłbym, żeby premiera Tuska nie prowokować.